Niniejszy odcinek Ex Librisa poświęcam Królestwu, czyli najnowszej książce norweskiego króla kryminału Jo Nesbø. Ale czy Jo nadal jest królem prozy kryminalnej, a może nadszedł moment, by wypowiedzieć słowa, że król jest nagi? Królestwo to 18. książka Jo Nesbø dla dorosłych. Podkreślam to słowo, bo swego rodzaju ciekawostkę stanowi fakt, że jest on także autorem świetnych książek dla dzieci z cyklu Dr. Proctor. Każdy, kto przeczyta Królestwo, mówi, że jest ono inne niż książki, do których przyzwyczaił nas Jo Nesbø, a przyzwyczaił nas do znakomitego cyklu kryminałów z kultową już postacią śledczego Harry'ego Hole. Królestwo nie jest kontynuacją tego cyklu. Na kolejną książkę o zmaganiach Harry'ego ze światem przestępczym przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nesbø ze wszystkich sił broni się przed zaszufladkowaniem i przypisaniem mu roli autora tylko jednego gatunku. Wychodząc poza policyjne fabuły, pokazuje swoją wszechstronność. To, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, to, że nadal zaskakuje, podsyca ciekawość czytelnika swoją twórczością. Przyznam, że po literackim eksperymencie, jakim był wydany, zdaje się, w 2018 roku Macbeth, czyli współczesna wersja dramatu Szekspira osadzona w dystopijnej rzeczywistości lat 70., czułam rozczarowanie. Nie była to książka, która wprawiła mnie w zachwyt, odczytadło z elementami kryminału, które skończyłam po prostu z szacunku do autora. Do Królestwa też zabrałam się z nieco takim sceptycznym nastawieniem, podsycanym raczej kiepskimi opiniami osób, które lekturę miały już za sobą. I po raz kolejny przekonałam się, że nie należy opierać się na odczuciach innych, a wyrobić sobie własne zdanie. Dla mnie to jedna z lepszych książek Jo Nesbø. Jest w niej tajemnica, jest mrok, jest suspens i to, co zawsze ujmuje mnie w książkach, czyli niebanalne, nieoczywiste rozwiązania nawet najbardziej zagmatwanych życiowych sytuacji. Bohaterami tej książki są bracia Roy i Karl. Młodszy Karl jest przebojowy, pełen innowacyjnych pomysłów. Drugi to wycofany Roy, który niejako poświęcił swoje życie czuwaniu, by młodszemu bratu nic złego w życiu się nie stało. Wychowali się na norweskim odludziu w maleńkiej górskiej miejscowości. Do ich domu, nazywanego Królestwem, prowadzi malownicza górska trasa z serpentynami i tak zwanym kozim zakrętem, czyli przepaścią, która ma dla tej historii niebagatelne znaczenie. Górskie, skaliste szczyty nadają norweskiej wiosce demonicznego oblicza, surowości, zwłaszcza zimową porą, gdy wyją wiatry, a z gór schodzą lawiny. Tym bardziej dziwi czytelnika nakreślony już na pierwszych stronach powieści plan jednego z braci, Karla, który po dłuższej nieobecności przybywa z dalekiej zagranicy wraz z niedawno poślubioną kobietą i planem pobudowania na niedostępnych skałach ekskluzywnego hotelu. To jeszcze nie jest tak bardzo zaskakujące, jak sam sposób sfinansowania inwestycji, która opierać ma się na wkładzie finansowym wszystkich mieszkańców wioski. Kwestia tylko przekonania ich do tego pomysłu. Z każdą kolejną stroną czytelnik czuje się coraz bardziej zafascynowany planem Karla, jednocześnie czując gdzieś tam czający się mrok, haczyk, element niepasujący do tej bajkowo nakreślonej z zachowaniem wszystkich elementów współczesnej kołczowej retoryki układanki. Cudna jest precyzja, z jaką Jo Nesbø odmalowuje bohaterów tej powieści. Małomiasteczkową społeczność z jej tajemnicami, brudami, zawiściami, nierozliczonymi sprawami. Fenomenalnie autor ukazuje rodzinne relacje, pewne sytuacje, które popychają nas do skrajnych czynów. Relacja Karla i Roya też opiera się na pewnej tajemnicy i nawiązuje do sytuacji z ich dzieciństwa, która połączy ich na zawsze w piekle wyrzutów sumienia, nierozerwalnych związków, czynów, które niczym domino będą wywoływały lawinę kolejnych zdarzeń. Uwielbiam tajemniczość tej historii, to poczucie niepewności tego, co zdarzy się na stronie obok. Jakąż trzeba mieć wyobraźnię, by tak precyzyjnie przemyśleć elementy fabuły, w której wątki obyczajowe znakomicie przenikają się z kryminalnymi i miłosnymi. Rozczarowuje jednak nieco zakończenie. Przyznam, że emocjonalnie zaangażowałam się w tę historię, dlatego trudno było mi pogodzić się z tym, co autor zaplanował w jej finale. To takie
banalne, nieco spłucające tę opowieść. Ta powieść to fenomenalna rozrywka na wysokim poziomie. Dla mnie UNESBO pozostaje królem, a królestwo tylko potwierdza znakomity warsztat literacki i potencjał twórczy autora. Przeczytajcie.